na radiowym zegarze 17.34. Jak w każdy poniedziałek o tej porze spotykamy się z pewnym podróżnikiem. Tym razem jest u nas Beata. Cześć, dzień dobry. Cześć, dzień dobry, witam. Która podobno była w raju na ziemi. Tak mówi się o wyspie Curaçao, której to nazwa też potrafi sprawić sporo trudności. Tak, dokładnie. Wiele osób ma trudności z wymową, natomiast taka oryginalna wymowa to Curaçao, czyta się przez SZ. Czy to faktycznie jest ten raj na ziemi, tak jak się o tej wyspie mówi? Tak, generalnie Curaçao jest, jeśli mówimy już o wyspach, to jest takim przykładem raju na ziemi. Rzeczywiście słońce świeci tam w zasadzie przez cały rok. Nudzić się nie można też. Plaż jest stosunkowo dużo, także nudzić się na tej wyspie nie można. Jest bardzo dużo do oglądania i wszystkich, którzy nie byli, a chcieliby w takim właśnie raju się znaleźć, zapraszam serdecznie, polecam. Nurkowanie z delfinami, oglądanie brudzących w wodzie flamingów, prace na plantacji aloesu. Czy to są wszystkie te rzeczy, które ty robiłaś, które oglądałaś? Tak. To właściwie czy też zapowiedź naszego wydarzenia, tak, które będzie dzisiaj o godzinie 19:00. Rozpocznie się w Malta Cafe, restauracji Malta Cafe, na które oczywiście, jeśli ktoś ma jeszcze chwilę czasu, to bardzo serdecznie zapraszam, jeśli ktoś jest w Olsztynie lub przynajmniej w okolicach. I wtedy opowiem więcej i o samej wyspie, i o moim wyjeździe, i o też może wspomnę kilka słów o moich innych podróżach. A co było najbardziej emocjonujące? Obstawiam te delfiny, ale nie jestem pewna, bo być może coś jeszcze innego udało ci się podczas pobytu na wyspie robić. Tak, mówisz oczywiście w tej chwili o akwarium morskim, w którym udało mi się bodajże nawet podczas pierwszego dnia naszego pobytu na wyspie dotrzeć i odwiedzić. Rzeczywiście sprawia wrażenie dla takiego zwykłego turysty, podróżnika sprawia wrażenie. Natomiast na mnie wywarło wrażenie oczywiście jeszcze oprócz wielu innych rzeczy, na pewno odwiedziny takiej popularnej fabryki lalek Chichi, która właśnie na Curaçao jest, jak również wiele innych rzeczy, o których powiem dzisiaj o 19:00. A czy to jest miejsce bardziej dla tych, którzy lubią sobie poleżeć cały dzień brzuchem do góry na plaży, czy znajdzie się też coś dla tych, którzy aktywnie bardzo spędzają czas? Czy myślę, że Curaçao oferuje coś zarówno dla jednych i dla drugich. Myślę, że jeśli ktoś lubi poleżeć sobie na plaży i poopalać się, no to oczywiście jak najbardziej. Natomiast my przez nasz pobyt dwutygodniowy nie nudziliśmy się absolutnie i każdego dnia w zasadzie byliśmy w innym miejscu. Jest oprócz plaż do zobaczenia jeszcze wiele innych rzeczy. A o jakiej porze roku najlepiej się tam wybrać? Myślę, że właśnie w tym sezonie, w którym mi udało się odwiedzić wyspę, ja byłam akurat w kwietniu tego roku, wtedy pogoda jest dosyć optymalna, tak, ponieważ nie ma zbyt dużego słońca. Temperatura jest dla takiego przeciętnego turysty z Polski, przynajmniej jak my, tak, bardzo optymalna. A jaka to jest temperatura? Wtedy, w tym okresie, w którym my byliśmy, było około 30 stopni. To faktycznie najprzyjemniej. A jakbym się tak teraz chciała spakować i pojechać, to też by mnie takie przyjemności tam spotkały? Tak. Dzisiaj, gdzie za oknami jest rzeczywiście dosyć nieciekawie, tak, pada deszcz, chociaż dzisiaj już pierwsze chyba oznaki śniegu mieliśmy, przynajmniej my w Olsztynie. To naprawdę polecam. Więcej o wyspie Curaçao podczas wieczornego spotkania, godzina 19:00. Malta Cafe, tam Beata Duchnowska-Pasiuk będzie opowiadać o tej i o innych swoich podróżach, ale z nami jest jeszcze organizatorka spotkań z cyklu Klub Podróżnicze Inspiracje, Natalia. Cześć. Cześć. To nie jest ostatnie spotkanie w tym sezonie. Nie, mamy jeszcze zaplanowane na ten rok dwa spotkania, za tydzień i za dwa tygodnie, czyli cyklicznie w poniedziałki o 19, 7 i 14 grudnia. Teraz generalnie jesteśmy w takim samoistnie powstałym cyklu spotkań wyspiarskich. Tydzień temu byliśmy na Seszelach, dzisiaj właśnie Curaçao, a za tydzień Wyspy Zielonego Przylądka, także jeżeli tutaj właśnie mamy fanów takich wyspiarskich destynacji, to jak najbardziej dzisiaj i za tydzień koniecznie trzeba przyjść. Natomiast w czasie ostatniego spotkania w tym roku, 14 grudnia, przeniesiemy się do Stanów Zjednoczonych. Gdyby tutaj zwłaszcza studenci nad takim wyjazdem się zastanawiali, to tym bardziej zachęcam, bo osoba opowiadająca jest doświadczona i podpowie, jak połączyć to z pracą.
ale póki co kusicie tymi temperaturami niesamowitymi, widokami, wspaniałymi plażami, aż się chce zostawić to wszystko i po prostu gdzieś tam wsiąść w samolot. Tylko bilet trzeba znaleźć tanio, ale to też się udaje. Tak, natomiast dzisiaj wystarczy bilet MPK i do nas tutaj na Stare Miasto dojechać i myślę, że przynajmniej mentalnie przeniesiemy się w rzeczywiście w letnie klimaty. I bardzo dobrze i nie trzeba urlopu sobie brać. Oczywiście. Natalia i Beata były moimi gośćmi. Zapraszam Was raz jeszcze na spotkanie z cyklu Klupy Podróżnicze Inspiracje dziś o 19 do restauracji Malta Cafe. Dziewczyny, Was już zwalniam, musicie pędzić się przygotować. Oczywiście, dziękujemy serdecznie. Zapraszamy.